Pan Józef Serafin choruje na serce od 19 lat. Ma wstawione bypassy. Pojawiła się też arytmia serca. W tym roku na chorzowskiej kardiologii jest już po raz 7. Muszę przyznać, że pod tym względem obsługa lekarska, pielęgniarska jest bardzo dobra. W porównaniu z innymi szpitalami, a chorując 19 lat, to już spędziłem po tych szpitalach czasu dość. Jeżeli nadal będzie potrzebował opieki, nie będzie już leczył się w zespole szpitali miejskich, ale w placówce prywatnej. Oddział kardiologii zostanie sprzedany. To pierwsza tego typu oferta złożona przez polski szpital. Jerzy Szafranowicz, dyrektor ZSM, nie ukrywa, że długo zastanawiał się nad podjęciem takiej decyzji. Jego zdaniem wyodrębnienie kardiologii ze struktur szpitala było konieczne. Wiem, że to jest trudny mechanizm, nie zawsze zrozumiały, ale jest to jedyny sposób na ratowanie finansów szpitala. Placówka nie sprzedaje budynku, ale wiedzę i doświadczenie w realizowaniu usług medycznych. Szpital zdecydował się na sprzedaż prawa wykonywania procedur kardiologii podmiotowi zewnętrznemu ze względu na niekorzystny dla ZSM kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kardiologia kosztem innych oddziałów dostawała najwięcej pieniędzy. Wykonywane są tam bowiem świadczenia ratujące życie, za co Narodowy Fundusz Zdrowia płaci w pierwszej kolejności. Te nielimitowane usługi fundusz płacił, natomiast płacąc nie wygospodarował pieniędzy z własnej puli, tylko robił to kosztem naszych wszystkich oddziałów szpitalnych. Stąd problem, że w ciągu 2 lat na wszystkich naszych oddziałach szpitalnych był spadek przychodów w granicach od 10 do 30%. Chorzowska kardiologia ma doświadczony zespół złożony z 5 lekarzy i kilkunastu pielęgniarek. Jest dobrze wyposażony, ma 21 łóżek. Cenę wywoławczą ustalono na 4 miliony złotych. Do tego trzeba doliczyć niemal 1 000 000 złotych czynszu. Taką ofertą zainteresowany był tylko jeden podmiot – Polska Grupa Medyczna. Firma już jest podwykonawcą części usług z zakresu kardiologii inwazyjnej. W pracowni przeprowadzane są zabiegi udrażniania tętnic u chorych z zawałem serca. Na wykonywanie tych świadczeń Narodowy Fundusz Zdrowia nie ustala limitów. Kardiologię otwarto w ZSM w Chorzowie w 2002 roku. Specjalistyczny oddział pomógł zmniejszyć wskaźnik śmiertelności w zawale. Ze śmiertelności 30% zawałowej, jaka była przed założeniem oddziału, zredukowaliśmy tą śmiertelność do dosłownie kilku procent, bo to jest raz 4%, raz 3%, raz 5% w zależności od roku. Dyrektor uspokaja, że po przejęciu oddziału przez Polską Grupę Medyczną pacjenci nie odczują żadnych zmian. Oferent oprócz wszystkich norm medycznych, które musi spełnić warunków do kontraktowania Narodowym Funduszem Zdrowia, musi być partnerem dla nas stabilnym. Musi kontynuować świadczenia medyczne, zagwarantować, że będzie na terenie szpitala, utworzyć nową własną izbę przyjęć, przejąć wszystkich pracowników naszego szpitala na zasadzie kodeksu pracy 23 prim, czyli na okres 1 roku z gwarancją pracy i płacy. I to, co najważniejsze, kontynuować wszystkie usługi medyczne, w tym roku to my wykonujemy i w przyszłym roku na najbliższe 10 lat. Mimo tych zapewnień pracownicy kardiologii niepokoją się o swoją przyszłość. Na pewno to, co będzie od nowego roku, no budzi jakieś nasze... Wzbudza jakąś niepewność, bo nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądało. No ale myślę, że w sumie my jako zespół, tutaj jako oddział, no, pracujemy dobrze, staramy się, mamy bardzo fajne wyposażenie, także myślę, że damy sobie radę. Nie? Jeżeli chodzi o względy medyczne, organizacyjne, to myślę, że wszyscy będą zainteresowani tym, a my szczególnie ja jako tutaj osoba no, organizująca tą całą pracę i nadzorująca, żeby było jeszcze lepiej, bo tak właściwie jest z roku na rok. Do końca sierpnia ZSM i PGM powinny zakończyć wszelkie formalności związane ze sprzedażą oddziału. Od 1 stycznia 2012 roku kardiologia w naszym mieście będzie w pełni sprywatyzowana. Planetarium Śląskie w Chorzowie przygotowuje się do Międzynarodowej Olimpiady Astronomii i Astrofizyki, która odbędzie się pod koniec sierpnia. Obecnie w planetarium trwają prace remontowe. Lech Motyka, dyrektor placówki, zapewnia, że ze wszystkimi pracami zdążą przed imprezą. To przedsięwzięcie nieprawdopodobne nawet na skalę krajową, można powiedzieć europejską, bo jest to 5. Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki. Pierwszy raz w Europie, pierwszy raz w Polsce i od razu w Chorzowie. Także poza kwestiami merytorycznymi, poza kwestiami logistycznymi, również planetarium jako obiekt musi nabrać wyglądu takiego, aby było naszą wizytówką na całym świecie. Dzięki pracom, które w tej chwili trwają, to jest remont tarasu planetarium, to jest wymiana bruków, to jest czyszczenie pewnych elementów, to jest taka, powiedziałbym, kosmetyka, cały czas praca na wszystkich frontach.
prace, które trwają w tej chwili na tarasie, to wyłonione w przetargu przez park, przetargu na termomodernizację, bo remont, który w tej chwili widzimy tarasu, to jest tylko część termomodernizacji całego obiektu, jakim jest Śląskie Planetarium. Wielki Hajduk odbyły się na terenach obok kompleksu sportowego Hajduki w Chorzowie. Organizatorzy przygotowali sporo muzycznych niespodzianek. Impreza co roku jest organizowana z okazji Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Chorzów przegrał 0-1 mecz T-Mobile Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław. Z zawodnikami rozmawialiśmy po meczu. Wydaje mi się, że na pewno był lepszym zespołem i nie zasłużył na to zwycięstwo. Tak naprawdę mieli jedną naprawdę niezłą sytuację. Strzelili bramkę, a moim zdaniem chyba sędzia troszkę im pomagał. No ale tak jest futbol. Tak, grali 90 minut cały czas konsekwentnie, za bardzo się nie odkrywali. W końcu udało im się wykorzystać jedną kontrę, czyli bramkę na 1-0. No a my tych sytuacji zbyt wielu też sobie nie stworzyliśmy. No ciężko jest to połknąć, bo tak jak mówisz, nie mieliśmy większość gry, przeważaliśmy, no i niestety. Ale nie było samych strzałów, oni mają naprawdę tak mocną obronę? Nie no, były strzały, tylko że niecelne, dzisiaj no po prostu tak wyszło, nie, że oni jedną więcej strzelili. W moim uczuciu wyglądaliśmy chyba lepiej od Śląska. Śląsk typowo grał na kontrę, to im się udało. Niestety w końcówce nic nie mogliśmy potem zrobić, odrobić bramkę. Grało się dzisiaj inaczej w tym ustawieniu 4-5-1 w ostatnim meczu? Nie, myślę, że my podobnie gramy. Staramy się utrzymywać przy piłce, grać skrzydłami, piłką. No, mówię, ja też muszę to na spokojnie zobaczyć sobie w telewizji, jak to wyglądało, bo ciężko mi to rozpowiedzieć. Wyższość drużyny z Wrocławia musiały uznać też piłkarki ręczne Ruchu Chorzów. W rozgrywanym w hali chorzowskiego Morisu turnieju o Puchar Śląska chorzowianki zdobyły drugie miejsce. Najlepsza okazała się drużyna AZS AWF Wrocław. Ruch Chorzów wygrał najwięcej meczów podczas klubowego Pucharu Śląska, ale trofeum nie zdobył. Wszystko przez nieszczęsny mecz z Wrocławiem. No mówi się trudno. Powinniśmy wygrać ten mecz. Dużo błędów było. Przyszło takie zmęczenie. No ale trudno, no w lidze mamy zamiar wygrać z Wrocławiem, także lepiej przegrywać na turniejach, a wygrywać w lidze. Mecze, wyniki wynikami, ale przede wszystkim chyba sama możliwość rozegrania czterech dobrych spotkań w ciągu dwóch dni, to powinno procentować. Tak, jak najbardziej, trzeba się zgrać z zespołem, są nowe zawodniczki, ja w tym. I takie turnieje są bardzo potrzebne, żeby się zgrać z zespołem. Przed nami jeszcze turniej w Czechach, także tam jeszcze będzie okazja. Pamiętam, podczas podpisywania kontraktu mówiono, że pani ma być nie tylko zawodniczką, ale też także jakby nauczycielką, wychowawczynią dla tych młodszych zawodniczek. Jak to jest z tym? Czy one proszą o radę, czy pytają? Już teraz po kilku tygodniach może pani ocenić. Nie podchodzę tak do tego. Po prostu wszystkie nawzajem sobie pomagamy, jeśli któraś coś widzi, żeby któreś podpowiedzieć. W taki sposób to działa. Nie ma tak, że na mnie ciąży taki obowiązek, że ja muszę spełniać taką funkcję. Po prostu wszystkie razem sobie pomagamy. A po tych kilku tygodniach widzi pani, że to idzie w dobrym kierunku, że Ruch będzie mocny w lidze? Ciężko jest mi powiedzieć. No mam nadzieję, że tak. Teraz jesteśmy troszeczkę podmęczone. Mam nadzieję, że na ligę przyjdzie świeżość. No i wtedy pokażemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Udało się Januszowi Szymczykowi wygrać po raz ósmy klubowego Pucharu Śląska, chociaż Ruch wygrał najwięcej spotkań w tym turnieju. No tak, no nie udało się. Na parkiet się oczywiście wchodzi zawsze, żeby wygrywać, bo ja tak do tego podchodzę, ale no, przeciwnik był lepszy, mam tu na myśli AZS Wrocław, który nas
który nas ograł, no i zwyciężył w tym turnieju. My zajęliśmy drugie miejsce i teraz po tych kilku meczach no mamy jakieś tam materiały do przemyślenia i po prostu te błędy, które tutaj były, trzeba eliminować. Tak w grze całego zespołu, jak i poszczególnych zawodniczek. Mamy jeszcze 3 tygodnie i myślę, że ta nasza dyspozycja pójdzie w górę. Za tydzień mamy kolejny turniej w Ołomuńcu, też w silnej obsadzie, może nawet silniejszej. Także no, to będzie kolejna okazja dla zawodniczek, dla całej drużyny, żeby się docierać. No a po to wszystko to robimy, żeby jak najlepiej wystartować w lidze, do tej ligi się przygotowujemy. Wróćmy jeszcze do meczu z wrocławiankami. Dlaczego w nim nie udało się wygrać? No tutaj no, troszeczkę słabiej chyba druga linia zagrała. Znaczy nie chyba, tylko tak. One taką grają już od kilku lat tym składem, taką troszeczkę nieprzyjemną obroną, wysoko wysuniętą, gdzie nasza druga linia sobie z tym no, nie mogła poradzić. I to był taki główny przyczynek, prawda? Za dużo było tutaj przy takiej obronie, no, trzeba zdecydowanie więcej ruchu, więcej gry bez piłki i tego zabrakło. I to był taki decydujący moment.